Elo velo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to spokojną przejażdżkę, teoretycznie 100 km przed pracą z młodym triatlonistą, ale zanim Wam pokażę, to zobaczcie, jaki ładny poranek. Z młodym triatlonistą Wiktorem, którego już mogliście kiedyś zobaczyć u mnie na kanale, to było około 2 lata temu, to były jeszcze początki kanału. I wtedy jechał na swoim ridzie Reacto, a teraz ma nieco inny sprzęt i zaraz też zobaczycie jaki. Z Wiktorem nie widziałem się bardzo długo, więc umawiałem się już od dłuższego czasu, ale jakoś zawsze coś było nie tak. To już chyba ostatnio też mieliśmy coś razem pojechać, ale też się źle czułem, ale dzisiaj się czuję w miarę dobrze. I mam nadzieję, że dam radę tą setkę wykręcić, bo wczoraj na przykład coś mi się ciężko jeździło, ale miałem kilka ciężkich treningów pod rząd, więc może w końcu to po prostu słabszy dzień. Zobaczymy jak będzie dzisiaj, ale dzisiaj nie będzie mocno, a będzie długo. O 5.30 start i mam cichą nadzieję, że uda się wykręcić średnią 33,3, aby 100 km zrobić w 3 godzinki, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak nogi nie będą kręcić, to może trochę skrócimy, ale Wiktor jest młody, choć już chyba skończył 18 lat. Tego się dowiemy. Dowiemy się jak sezon, co tam u niego słychać. A ja dzisiaj zapomniałem pulsometru, jadę na samych watach, ale może to i lepiej. Dobra, jest godzina 5.26, jeszcze ma 4 minuty. Na razie go nie widać. Studentem nie jest, żeby mu dawać kwadrans akademicki, więc no, zobaczymy, czy przyjedzie na czas. Dobra, 5 minut spóźnienia, ale chyba tam w oddali widzę jakąś kropeczkę, więc mam nadzieję, że to już jest on. Z daleka wyglądasz jak Matthew Van Der Poel, wiesz? Nawet kask by się chyba zgadzał, co? Zgadzał by się. Dawno się nie widzieliśmy. To zaraz... Już 18 skończyłeś? Nie, jeszcze nie. Ale w tym roku? Za rok. O jest. No. Będziesz wiecznie młody. Tak. Dziwiłem się trochę tą temperaturą. O, od rana jest. O Jezu. Jest modno. Ale myślę, że jak wyjedziemy z Kowala, to już będzie dosyć przyzwoicie. Tak, no o 5.30 ma wstawać słońce. Niby tak jest. No. Się powiada, jak tam starty w tym roku? Lekkie niezadowolenie. O. Można wyrzec. Bo nieszczęsne tak naprawdę Curusz, czwarte miejsce. Blok czwartego miejsca, co się tym wie? Powiedzmy, to że... To musisz, wiesz, całą wikę zmusić złotą, całą wikę. No, powiedzmy, że jako miejsce nie jest to satysfakcjonujące, ale jako taki progres, jeśli chodzi o fizyczność i moją formę, myślę, że na pewno się poprawił. No ale no, jak widać są lepsi, tak? Są. No i jedynie szkoda tego, że ostatni rok juniora młodszego. No i teraz kategoria junior, nie? Za rok. A myślisz, że w startach trochę szczęścia zabrakło, czy...? Myślę, że zdecydowanie szczęścia i jakiegoś małego detalu, który powodował to, że... Wszystkie dyscypliny szły wyśmienicie, a no, wychodzę na bieganie, no i kurczę, zawsze czegoś brakowało na tym bieganiu, nie? Ale to szybko biegać, bo tam, nie wiem, zdychę to widziałem, że poniżej czwórki to spokojnie schodzisz, nie? Z tempem. No tak, tak, to tam, no nie jest żaden problem, no ale chodzi o to, żeby to przełożyć na triathlon, nie? Aha. Bo na sucho to jest inna bajka, totalnie. No niestety. No. Po pływaniu, po jeździe już te nogi nie są takie. No dokładnie. A jakie jest w tym roku twoje najlepsze osiągnięcie? 2/4 miejsca na Mistrzostwach Polski. No i teraz chyba... Nie zabrakło? Znaczy zazwyczaj to jest tak w 10 sekundach się mieści wszystko. No bo to też krótki dystans, to nie ma co oczekiwać jakichś strat dwuminutowych. No i co, no teraz kwalifikacja Pucharu Polski
rozstrzygnie się tam w Białymstoku. Za bodajże 2 tygodnie, 20. No i zobaczymy, czy 4. czy 3. Więc wszystko jeszcze przede mną. Pierwszy albo drugi, a nie ten. Znaczy, jako kwalifikacji to już raczej nie przeskoczę. Aha. Bo to jest cykl całych startów. Chyba tam 6-7 wchodzi. Nie, przesadziłem lekko. No z 6 maksymalnie tam. No. Zimno jest, ale za to widoki znane słowa. Jak najbardziej. Tak na szybko zapytam, jak ze Srema jesteś zadowolony? Czy tam Srama? Srema. No z przesiadki na DI2. Z przesiadki z Rotegry na DI2. Na początku była różnica. A tak naprawdę jeżdżąc, wjeżdżając się w ten napęd, w rower, myślę, że na plus. Zdecydowanie. Fajnie mi się trzyma na pewno te klamkomanetki, one są takie fajne, masywne. Czuć ten rower w nich. I co, no myślę, że zdecydowanie przyjemniej mi się jeździ na nich niż na Oldegrze. Co, nie mogę narzekać też, nie? Po sezonie bardzo ciekawe starty. Mogę już zdradzić tak naprawdę. No, chcę wystartować w Mistrzostwach Polskich Górskich na szosie, więc zobaczymy, jak to tam będzie. Kiedy są takie starty? Słucham? Kiedy jest ten start? To jest start 28, więc dosłownie tydzień po Białymstoku. 26 bodajże, jak to się nie mylę, jest czwartek kolarski w Poznaniu. Aha, no. I od razu stamtąd byśmy pojechali właśnie do na Mistrzostwa Polski. No i raczej byśmy wrócili tutaj i później do Żnina na Pałuki, Pakułki. Pałuki, no. No. Też myślałem Pałuki, no ja się bardzo wkurzyłem, bo w niedzielę miał być główny konkret. A racja. A odwołali. O kurczę. Najpierw przyłożyli, a finalnie odwołali. A dlaczegoż to? Jakieś tam problemy z organizacją, z policją w Łodzi się nie mogli dodać. Jak ci się jeździ na Elundzie? Dobrze, nie narzekam. Trochę walczę z ustawieniami, w końcu muszę iść do jakiegoś porządnego bikefittera. Chyba albo w Warszawie, albo w Poznaniu kogoś. Staram się wyhaczyć i zobaczymy. Chociaż zmieniłem ustawienie ostatnio kąta siodełka. Aha. I też mi się jakoś inaczej trochę jeździ. Okay. Co, urosłeś, przytyłeś? Urosłem właśnie. Urosłeś? Jeszcze troszkę. No 85 bodajże lub... Ojej. Coś takiego. Przerośniesz mnie? Chyba nie. 5 cm się brakuje. Kurde, no nie chciałbym taki duży być ogólnie. Przerobamy, już 1,85 jest dużo. No. No ale no co zrobić? No. Zahamować się nie zahamuje. Stóp sobie nie utknie. No tak. W niedzielę miałem mieć ten start, to mogę sobie zrobić 3 treningi pod rząd, takie mocniejsze. I odpocznę piątek, sobota. Start odwołany, a wczoraj już coś się zapędziło, nie? Więc mówię, dobra, 3 godziny mogę zrobić. Aż nie słyszałem, max 2, a tu proponujesz stówkę, to mówię, no to fajnie. Nie no, to elegancko jest, ładnie. Piękne są tereny. Mam nadzieję, że wyznaczyłem to jak chciałem, bo ja to będę nie jeździłem. Trochę mnie wiatr niepokoi, bo na razie pokazuję, jakby wiało z tamtej. Aha. Bo mam te plecy, ale ten wiatr tak jest mały. No. O, Garmin pokazuje, że nie ma drogi. O. Tutaj? Ale widać, że świeża. Ale ona tu była zawsze. A.
Co dziwne. Pamiętasz, Wiktor, swoją pierwszą szosę? O kurczę. Trek do Magna na Clarisie, na kwadracie. I tego treczka oczywiście też pamiętam. Kurde. Pierwsze wspólne treningi. A. Chyba sam mi go sprzedałeś, nie? Wtedy. Tak, tak, osobiście ci go sprzedawałem. Na Dzień Dziecka pamiętam. No. Ale to była. To była maszyna. Nie tam jakieś Emondy i Madonki karbonowe. Ale dobrze go wspominam ogólnie. No, pierwsza szosa najlepsza. Później włożyłeś mechanizm korbowy, nie? Tak, na ten? Tak, korbę od ciebie. Tak. Jak już sztywna oś jest w mechanizmie korbowym, to już iść. Lewo? Prawo tam. Nic się nie psuło, nic nie trzeszczało. Tam nie miało co się psuć, nie? Tak. Żadnej izospidy. O kogoś butów wywaliło, ty. Tak. Na razie to średnia dobra 33 prawie. Średnia watów 209. NP 232. Podobnie. Czyli w miarę luźno. Nie licząc zmian. Jeszcze 0,4 km musimy nadgonić. Teraz będzie z górki i z wiatrem chyba bocznym albo może w plecy się. Wtedy się spotkaliśmy na dwóch Meridach, teraz się spotkaliśmy na dwóch trekach. No, to fakt. Chociaż opony są w dobrą stronę. Są, nie martw się, są. I znowu ty na ciut szybszym rowerze. No. Kurde. Najgorzej te poranki. Teraz. Jeszcze w przyszłym tygodniu ma być w miarę ciepło. Nie no, mam nadzieję, że jeszcze trochę pobędzie tak, ciepło. No to aż żal. Jadłeś jesteś od rana? No, oczywiście. Tak? A ja nie. Nie? To ja na czterę. Czterem kiper. Aha, faktycznie. Dobra, to jedzie. Nie chciałbym się spóźnić do pracy. No. Ja na pociąg. Ale dawno mi się tak fajnie nie jechało, ci powiem. Jest piątek, gdzie normalnie zawsze jestem taki najbardziej zmęczony. A dzisiaj, powiem szczerze, jedzie mi się nawet przyjemnie. Dobra, tu w prawo. Dobra. Wtedy była jeszcze różnica, że ty jeździłeś na Garminie, ja jeździłem na Wachu, teraz ty jeździsz na Wachu, a ja jeżdżę na Garminie. Tak jest. Kurde. Jak to się wszystko pozmieniało. Ale to co nas łączy to spódenki chyba. Chyba, że masz wyższy model. Znaczy to jest Pro SL. A, kurde, widzisz. No, ale lampkę mamy tą samą. Tak. Z przodu też masz? Co? Z przodu też masz? Nie, z przodu. Tu ktoś o drogi nie zadba. Nie, ale ogólnie trasa bajeczka. No, fajnie. Mały ruch, ładne asfalty. Tak, tak. Ja nie wiem, co ja za trasę wyznaczyłem. Nawet samochody nie jeżdżą. Co nie? Tak. Ale bardzo ładne. Kurde, taki asfalt to... Słoneczko też robi swoje. Też spoko. Robiłeś sobie jakieś badania wydolnościowe ostatnio? Jakie? Wydolnościowe jakieś? No. Tak, wyszło. Wszystko dobrze? Wszystko gra, wszystko idzie w dobrą stronę. No jest. A, wygraliśmy z babcią tablicę. A dziadek jeszcze, patrz. Jest miechany. Zerwał się do kieczki. Zara babka siądzie dziadkowi na koło i tam zdogonią. Oj, rozprowadzają. Tak. Fajnie, że w pierwszej części udało nam się trochę nadgonić. Tak to teraz nie trzeba tak grzać, nie? Tak. Teraz spokojnie. Jakieś plany jeszcze na ten sezon? No za tydzień Robinsonada.
Zobaczę te pałuki, może. Aha. Się słyszę. Szutry śląskie. O. Jest 17 września. W niedzielę. Gravelowe to sobie. Dystans fajny, 150 km. Zobaczymy, co to za impreza. A tak to jeszcze półmaraton. O. Ten nasz włocławski. I może maraton. Ojej. Zobaczymy, jak będę się czuł po półmaratonie. Ojeju. A jak pływanie mi wypłynęło jest. No. Pomyślę. Cały czas mnie korci. Znaczy wiadomo, jest pewien czas, na którym się czegoś nie nadrobił, nie? Co? Zrobiłeś sprint na tablicę na warzechówkę? Nie, tak, nie mam. Nie mam nogi na sprincie. Ja i tak się cieszę, że dzisiaj mogłem w miarę równo pojechać. Jeszcze do pracy muszę iść, 8 godzin. No tak. Ty sobie z kolegą tam orężadę wypijesz. Tak. No. Pojedź, a popatrz. Jaki masz rekordowy pik na sprincie? No 1300 będzie, nie? O! To ładnie. Ale przez sekundę, nie? No tak, przez sekundę. U ciebie ile? Średnie waty 207 i średnia prędkość 34,3. No tak. Szybciej dojeżdżałeś na miejsce startu, ja jechałem ścieżką rowerową. Nadgoniłeś te 5 minut spóźnienia. No spoko. Każdy da jakąś tam zmianę. Nie za mocną, nie za lekką. I co, jak? Chociaż zmęczyłeś się trochę dzisiaj? Miało być luźno. No, miało być luźno, wyszło jak zwykle, chociaż ciężko nie było, nie? No, elegancko było. Fajnie było cię znowu spotkać. Dziękuję. Nie, chyba za czasu się nie widzieliśmy. No, nie wiem, nie lepiej. Kurczę. Ale się złapaliśmy w końcu. Myślę, że jeszcze będzie okazja. Nie raz. Dobra. Poczekaj, dobra. Najpierw się podziwiamy oficjalnie. Dobra. Jasne, dzięki.